Dzień dobry. Cześć, witamy Was serdecznie. 5, 5. 2023 w 126 Gamecastie. Dokładnie. Temat na dziś. Co? bokserki kontra slipy. Boksa, tak, dzisiaj rozmawiamy. Śmiertelny pojedynek. Nie wiem, czy Ty nie słuchałeś rapu kiedyś, kiedyś bo i teraz nie słuchasz. Kiedyś słuchałem, teraz słucham to, co Ty mi powiesz, to ja słucham. Wychodziła taka gazeta, o mam dużo nowych bęgerków, także o. przypomnij mi. Wychodziła taka gazeta, to się nazywało Klan X i tam Seria były był też. Tak, I tam były właśnie takie tam newsy, bo kiedyś były gazety, proszę państwa, nie było portali hip-hopowych i jakichkolwiek innych i wszystko czerpaliśmy z internetu, kiedyś wychodziły gazety i tam się tamtąd się brało newsy i był właśnie klan i w klanie były dawane takie płyty i na płytach były mixtapy różne, nie? Tam zrzucali różne piosenki i to była taka Spotify dla ciebie. Paweł. To tak. I to było takie Spotify dla ciebie, nie? Spotify. I tam właśnie był taki kawałek, który do dziś pamiętam cały, mógł, myślę, że mógłbym zaśpiewać. Bokserki kontra slipy, śmiertelny pojedynek. Zwycięzca weźmie wszystko, pokonany zginie. W jakiej bieliźnie wypada chodzić mężczyźnie? Czy wolisz, jak jest luźno? Czy wolisz, gdy się ciśnie? Bank I tyle w tym temacie. Ja tu przygotowałem sobie suchar, który sam wymyśliłem, ale Mariusz po Jestem prostu. Jestem bardzo ciekaw tego suchara, bo nie ma odpowiedzi do niego. Szybszy jest. Szybszy niż chat GPT. Cztery. Nie ma napisanej odpowiedzi do niego, to mi Tutaj? To ja powiem, nie, ty powiedz suchar, Jak bo... się nazywa Mariusz ćwiczący MMA i grający w gry w tym samym czasie, najlepiej stary? Mariusz. M-Mario. Odpowiedź znajdziesz na końcu naszego pliku redakcyjnego. Okej. Okay. Bo ja się obawiam, że sam zapomnę. I zastanawiam się, jak to zapisać, żebym ja znalazł, a żebyś ty nie znalazł żebyś... No nie znalazłem. O, widzę. Teraz już to widzę. Z, włos z włoską wymową koniecznie. W nawiasie jest dodane, jakby Johnny zapomniał. O co mi chodziło? jest A od wczoraj mogło upłynąć wiele wody w rzece. Tak. Wody. Majówkę Prawda. mamy. Wszyscy macie. Znaczy nie wszyscy macie, bo ja nie miałem na przykład. Z różnych powodów. Tak, nie pojechałeś na majówkę. Tak, nigdy. tak się śpieszyłem na majówkę, że nie dojechałem na tor no motocyklem i nie pojeżdżę sobie przez trzy miesiące teraz po to, że. Chociaż po to, że po mógłbym pojeździć, jak sobie tam motocykl przywiozę. No, żona cię nie zawiezie najgorzej. <grym> że ona mnie nie zawiezie. Więc no. e, tak jakby to wam powiedzieć. W wyniku tego, że my z Mariuszem bardzo dużo pracujemy na wielu frontach, więc obietnice składane samemu wobec siebie, jak na przykład będę jeździł rowerem, żeby schudnąć. To już teraz nie mam wyboru. Nie masz wyboru. Właśnie o tym samym pomyślałem. W sensie, jak się dowiedziałem o sytuacji, pomyślałem, że no spoko, będziemy sobie jeździć, będę zajeżdżał, bo mieszkasz po drodze, ale ja rowerem będę jeździł. Rowerem, więc będziesz zjeżdżał rowerem. Będę rowerem zajeżdżał, jeszcze czekał tam. Tak, będziesz siadał na ramię, to nie, ale z przodu mam takie miejsce na koszyk, więc myślę, że tam. Możemy dać radę, tylko musiał mówić mi w którą stronę jedziemy, bo będziesz wyżej ode mnie pewnie. Zrobimy inaczej, jak chcesz przyćwiczyć porządnie, to weźmie... linkę weźmiemy, holową ja będę ten, balansował. Tak, pomysł mojej żony najwspanialszej, że możemy owszem jeździć na wycieczki rowerowe i ona kupi taki dla dzieci do tyłu podczepiany, taki wózeczek i będzie tam siedziała z psem, wyobraź sobie. A ja będę moim miejskim rowerem, który ma sześć przerzutek, bo specjalnie kupiłem, no nie chciałem górala, bo nie będę jeździł po lasach nigdzie. Tylko do pracy i z powrotem, nie? I mam taki rower z sześcioma biegami, gdzie się sobie tak jak król, jak pan to będę balast woził z tyłu. Malutki co prawda, ale będę. Przekaż Magdzie, że bardzo kibicuję temu pomysłowi. Nawet jest tylko jedna rzecz. Jest tylko jeden drobny warunek. Nawet jestem w stanie zapłacić za tą realizację, o której teraz powiem. Czyli w jednej ręce Magda no, będzie zabezpieczała psa, będzie trzeba kokę, żeby jej i patrzyła, a w drugiej dam jej na rączkę kamerę 360. A, patrzę. no tak. Na wysięginku i wszystko. Będzie robiła. będzie się nagrywają. To jest po prostu... I ty, by, ciebie będę mógł przewieźć. Wygrywamy TikToka, wygrywamy... YouTube, tak. wszystko jest nasze w tym momencie. Majówka jest ten. No to jest dobry pomysł. Witamy czatowników oczywiście z czatu od razu, bo Mateusz pisał wcześniej. Pozdrawiamy. Dawno Mateusza nie było, no ale zapracowany jest robiąc News.pl Polecamy serdecznie, że jesteście. Fanami, to tak się mówi. Bo nie ma. Wentylatorami mm, Może, gier. Bo... Nintendo to. Nintendo News i najlepsza strona z nifikami. Można też powie powiedzieć, jeżeli jesteście czytelnikami Nintendo o. News .pl. Chodziło mi, że jeżeli jeszcze nie są czytelnikami, ale lubią bardzo gry ze stajni Nintendo. To tam dużo Kiedyś jest. Kiedyś było takie Nintendo. powiedzenie na osiedlu, Co? Nintendo. A, to u no, nas to było inne. To jest retro. <głos> <głos> ja pozdrawiam serdecznie babci, która mam nadzieję zdążyła nas oglądać, bo link wysłaliśmy. Ja też pozdrawiam. Mariusz też pozdrawia, to już podwójne pozdrowienia dla babci. I babcia jest naszą chyba najbardziej doświadczoną życiowo witką. <noise> to prawda, to nie można się nie zgodzić z tym tak, A umie w technologię, a nie jak wy. Siedzicie w tych biurach, majówkach z kiełbasami w ręku oby i nie oglądacie. Specjalnie dla babci zaczniemy teraz nasz podcast i powiemy wam o Fortnite. O i to, co się tam dzieje, bo niezmiennie, mówiłem o tym wielokrotnie w biurze i na antenie i powtórzę jeszcze raz, Fortnite to jest najlepsza, mówi się franczyza? Franczyza, nie? Mm -hmm. Która powstała w świecie gamingowym, i ja za każdym razem, jak oni ogłaszają współpracę, to chylę czoła i zastanawiam się. Znaczy, wiem skąd mają pomysły, bo biorą dobre rzeczy po prostu, które wrzucają, że uda im się to wszystko za, zaimplementować do gierki. No bo teraz, jeżeli nie wiecie, to wczoraj był made the 4 czyli takie oficjalne, nieoficjalne święto fanów Star Warsów. No i. A przeskoczyłem. <laughs> <laughs> mamy w mamy Fortnite. Temat, to nic. W Fortnite oczywiście skiny z. Star Warsów się pojawiły i tak myślałem, właśnie czy będą, czy nie będą, bo już jakieś czas tam były te udawane miecze świetlne, świetne, teraz mamy prawdziwe. Fajnie, że powiedziałeś, że to franczyza, bo faktycznie nie, nie spoglądam na to z tej strony, ale nie jest tajemnicą, że teraz w trybie creative na tych mapach możesz zarabiać. To prawda. Więc jest to stricte model franczyzowy, bo masz franczyzodawcę, jakim jest Epic Grow, mhm. oni ci udostępniają środowisko stabilne, tam sobie budujesz jakąś mapkę, robisz jakąś mapkę, dajesz ją w ręce graczy. Jeżeli cieszy się popularnością, zarabiasz pieniądze. Zarabiasz pieniądze, i to są jakieś tam. Ja nie, nie wiem dokładnie, czy mogę wiedzieć. Nie wiem, jakie tam są procenty z tego. One są nieduże, ale przypominamy tylko, że co wyszło przy okazji wojny z Ukrai wojny na Ukrainie, gdzie dowiedzieliśmy się, ile mniej tak. więcej zarabia Fortnite. Znaczy, zarabia jakie Tyle ma powiedzieli. wpływy, bo to nie ma co powiedzieć. To nie jest pewnie czysty zarobek, no ale nieważne. Dużo pieniędzy tam ze skinów i z wszystkiego trafia do nich, więc jakiś tam promil, ułamek. Procenta to i tak jest dużo. Ja wyjaśnię, drogim widzom i milionom. Zaplątałem słuchaczy. się. Chodziło o to, że Epic przekazywał po rozpętaniu się, po agresji Rosji na Ukrainę, dzienny dochód, a w konsekwencji miesięczny dochód z Fortnite'a na wojnę. Tak. W sensie nie na wojnę, żeby tam walczyli, tylko żeby pomagano tym ludziom. I tam dało się oszacować, jakie kwoty zarabia mniej więcej i to takie kwoty mi się dzielą. Cała firma. No i teraz wy możecie być cząstką tego zarobku, który trafi do Was, jeżeli będziecie robić mapy i ktoś na nich będzie grał. Oprócz tego nie zwalnia tempa to dlatego, że ne, najpierw zaimplementowali bardzo sprawnie Unreal Engine 5. Mm -hmm. Widziałem jak to wygląda i działa u mnie na PS5. -ce. Widziałem u Bacona, jak działa na PC, bo też nakoksowane te graficzne rzeczy mm -hmm. są po tych najnowszych patchach. Super to wygląda. A teraz Project V, czyli Battle Royale zbudowany przez influencerów. To jest takie trochę wyważanie otwartych drzwi od stodoły. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawy pomysł. Mm -hmm. trochę, trochę incepcja w grze, bo Fortnite, jak wiadomo, przez Battle Royale znał się znany, a teraz jeszcze będą robić influencerzy swoje własne Battle Royale. Tak. Bo przecież. No ale to, o czym rozmawiałem dzisiaj z Konradem, bo tam gadaliśmy trochę o, o tych game jamach i o tym wszystkim, no, jakby wzorujesz się na dobrych grach i to, że jest jakiś Battle Royale, to nie znaczy, że inny nie będzie miał sukcesu, bo tak jakby nie powstał LOL, bo Dota już była mobą na przykład, nie, więc po co robić To nie kolejno? znaczy, że w tej samej grze, w której jest Battle Royale, nie zrobisz drugiego to Battle rozumiem, Royale. To rozumiem, do czego pijesz. Ciekawi mnie, jak to będzie rozwiązane i pytanie, jakie tam będą zaimplementowane nowości, no ale nie się, influencerzy sprzedają. Okej, okay. ja nie mam nic przeciwko, niech robią, to nawet yy, lepiej. wolności, znaczy, w... wolnościowiec, na, będziesz nam głosową. <laughs> Gdyby, gdyby chodziło o poglądy, to pewnie bym głosował, gdyby nie to, że się sam gubi w swoich własnych. Tak. Nie, ja nie, nie głosuję, ja działam, ty też. To w sensie, my robimy. Wspominaliśmy o Lolu, wspominaliśmy o fortnite'cie, trochę o Lolu też zaczepiliśmy. No i pojawiła się bardzo ciekawa opcja dla wszystkich osób, które lubują się w kupowaniu skinów, ale nie starcza im na to pieniędzy, bo to się bardzo często zdarza. Jeżeli te, macie taki problem, to nie kupujcie skinów po prostu w grze, bo to nic nie zmienia. Ale y, gracze z Meksyku, Kolumbii, Chile i Argentyny będą mogli kupować Riot's, Riot Points y rozłożone na przeróżne raty. To mnie rozwala, bo po co? Po co? W sensie ile trzeba hajsu w to wsadzić, żeby mieć możliwość rozłożenia to na 3, 6, 9 lub 12? Tak, 100. no właśnie to jest szalone. Rozumiem jakby, że tam waluta, coś tam, no. u nich jest to pewnie dużo kasy, ale jeżeli jest to dla ciebie dużo kasy, tak, że musisz to rozłożyć na raty, to to nie jest potrze pierwsza potrzeba. Skiny w grze to gdzieś, wiesz, tam na samym końcu, no jakby nie, nie będę szukiwał, mam jakieś tam skiny, kupiłem też ich trochę, no ale kupuję je w przypadku, gdy mogę sobie pozwolić na wydanie tych pieniędzy. I tak trzeba działać ogólnie z gierkami ze wszystkim. No bo to nie ma sensu się zadłużać szczególnie na takie głupoty, bo wiadomo, mieszkanie, samochód czy coś tam to są rzeczy, które są Ci potrzebne. Ale kupowanie skinów na raty to durnota. Mam nadzieję, że to nie sprawi, że dzieciaki będą po prostu wydawały wszystkie pieniądze teraz. Kredyt na końcy. Na Wcześniej były słynne kazusy, które teraz już są historią antyczną. Na zasadzie ktoś nakupował diamoncików, bo karta była podpięta do tableta, tak. czy do komputera, czy do smartfona. Synek nakupował. A teraz prosto z Wenezueli, ale nie z Wenezueli nie ma, z Chile. Syn zadłużył całą rodzinę na kredyt Ryan Policów na rok o wartości mieszkania i samochodu. Tak, słyszałem o tym a propos, oglądam jakieś tam filmiki z Honkaja. To jest taka nowa Gacha Games od twórców Genshin Impactu. I oglądamy tam sobie filmik i właśnie w Chinach to jest dość popularne, że gdzieś taki kradną karty i wydają zatrważające kwoty pieniędzy. W Chinach da się to cofnąć, w sensie możesz się do banku odezwać i jakby do Hongkaja oni te pieniądze zwracają, cofają wszystko, ale banują ci konto na całe życie. Mm -hmm. W sensie, bo w Chinach... no banku nie, nie całe się. szczęście, ale w gierce, no wiadomo, w Chinach nie grasz sobie jako indygo90.gmail.com, tylko jako Mariusz Grotek, I dowód, dowód PESEL, wszystko podane Mar Mar i Mariusz, Mariusz się zaraz rozpędzi, poda swój PESEL, adres i y Pamiętam, ale nie podam. <laughs> I kredyty. No odmień, i jutro, i bo jutro, nie umiesz. I <laughs> otrocieliński kredyt na... Jutro ciliński kredyt na rajut Policy. Jakimś dziwnym trafem, kurde. Oby na Majdan Jeszcze w kryptowalucie. A jeżeli już mówiliśmy o ciekawych tematach, ja, ja, teraz taki duży cudzysłów rękoma i stopami też pokazuje. Pieniądze się to płaci, chowaj te stópki. O, masz ile wębiców te skarpety? A? Jakimś dziwnym trafem mam. To hmm? za pomocą. Skąd te strajka Global Offensive? Smuglować informacje można również. I tak jak wiecie, u nas też jest gorąco, ale w Finlandii jest jeszcze zimniej. Się, jeszcze zimniej, ale jeszcze bardziej gorąco jeśli chodzi o napięcia. Więc fińska redakcja gazety Helsingin Sannomat dobrze przeczytałem, zbudowała mapę oddającą rozdartą wojną Ukrainę, a w, w niej sekretny press room, nawet widziałem to na zdjęciach, nie grałem, ale widziałem. W, gdzie masz prawdziwe informacje o wojnie. Czyli jak tam wejdziesz, to masz na tablicach, na różnych tych autentyczne rzeczy. I rosyjscy, fińscy wszyscy nadbałtycy gracze mogły sobie wejść i tam mm, jakby pozyskiwać te informacje, zapoznać się z nimi. To jest ciekawe, bo jest to, dlaczego o tym warto wspomnieć dziś. Odwrócenia tego, jak wcześniej teoryści kontaktowali się a propos zamachu we Francji przez, jak się nazywa ten komunikator w PlayStation Network po prostu przez PlayStation Chyba Network tak. komunikowali się po, wtedy na PS4 mhm. i tak, wymieniali tak, wiadomości. Okazało się, że nie było to monitorowane przez żadne służby. Czyli ktoś tutaj próbuje na Whatsappie się porozumieć, inny na Telegramie, mhm. jeszcze inny na Messengerze, bo myśli, że, że spoko, a tutaj można konsolą. I fińska redakcja poszła dalej. Chcecie wiadomości? Zagrajcie w Counter-Strike'a. Tam zobaczycie, jak one wyglądają naprawdę. Oczywiście byłoby to, było to adresowane między innymi głównie do Rosjan, żeby mogli wejść No do tak, Rosjan. żeby zobaczyli jak, jak, jak to naprawdę wygląda, nie to co czym ich karmią z telewizorów. No ale z drugiej strony ciężko byłoby chyba czat y, PlayStation jakikolwiek inny gierkowy monitorować, szczególnie jak ludzie podkładają bomby i wiesz i robią różne rzeczy, no bo to wychwytujesz słowa klucze, tak? No to jak ktoś gra, nie wiem, w Counter Strike'a, no, no to tak. podkłada bombę co chwilę, nie? Więc to miałbyś zalew takich informacji po prostu. No a z drugiej strony, też prywatność danych osobowych. Nie? I Spryt to pewnie jest pierliwe. Sprytny hacking mi mitnikowski, na zasadzie psychologicznie ktoś to rozgryzł, jak zrobić, a nie informatycznie. No, Gdzie tak. nie będą szukać w ten sposób. Ale cała Polska na majówce. Wszyscy święto kiełbasy grilla zalewanej piwem obchodzą właśnie teraz, prawdopodobnie, jeżeli wzięli im wolne. Mało jest takich stachanowców jak Mariusz i ja, którzy specjalnie dla Was przygotowują audycję i mówią. Jednym z takich stachanowców, a właściwie nie jest nasza ulubiona Patrycja z Plancheo, która podrzuciła nam trzy gorące niusiki, bo to, że wszyscy na mojej scenie znaczy, że niusy mm. się nie pojawiają. I pierwszy niusik jest Czacha Games, które nie zwalnia tempa. Mieli widać mocno oczekiwany przez graczy Endeavor Deep Sea w wersji retail, ale nie wydadzą, bo wydadzą wersję deluxe. I co ciekawe, ze wszystkimi odblokowanymi trwającej aktualnie kampanii na GameFoundzie pledge levelami, mm -hmm. przed sprzedaż polskiej edycji ruszy na początku czerwca w cenie porównywalnej do aktualnej ceny angielskiej. Myślałem o tym trochę, bo właściwie to jest tak. To co to... Co, czym, to co za... jest ekskluzywnego w no Kickstarterze właśnie. wtedy? No, no właśnie o to chodzi. nie Dlaczego miałbyś wspierać kogoś wcześniej, skoro możesz poczekać i kupić to samo? To jakby... Crowdfunding zjada swój własny ogon, Aha. trochę, bo wychodzi na to, że oni mają pieniądze, żeby zamówić te wersje deluxe już tam wcześniej. Ale z drugiej strony rozumiem też ich, bo sam wiesz, ty najlepiej, jak ciężko jest zamówić wersje z różnymi dodatkami. Nie? No bo gdyby mieli temu dać tylko to, tam temu to, no to lepiej wziąć takie same wszystkie wersje, skoro i takich stać, i je również sprzedawać w retailu, tylko no, będąc osobą, która kupiła grę na Kickstarterze, można się zdenerwować bo obiecują ci coś ekskluzywnego, a to ekskluzywne nie jest. Ciekawe ile kupuje gierki do, od sprzedaży później, bo zakładam, że też jest sporo takich osób. No i ich wersja nie będzie specjalna w żaden sposób. W żaden. To tylko pokazuje to, co już od dawna powtarzamy, że wiele firm, w tym też nasze polskie Czechy Games, traktuje crowdfunding jako narzędzie marketingowe. Ale no właśnie. I tylko. Pewnie właśnie. I teraz mnie to ciekawi. Mam nadzieję, że ktoś to policzył. Czy bardziej opłaca się oddać kilka procent Kickstarterowi i potem PayPalowi, czy tam przez coś robi płatności? Czy nie lepiej wydać tego na marketing i postawić swojego landing page i tam sprzedawać te rzeczy? Dlaczego używać w ogóle Kickstartera do tego? Może dlatego, że masz zagwarantowany dochód w postaci tych, którzy już kupili i wiesz, że masz ten poziom Nie, ja rozumiem. Tylko mógłbyś równie dobrze postawić landing page'a mhm. i rozpromować to, bo i tak to promujesz. Co? Nie? No, nie oszukujmy się, nie wchodzisz na, na starterze na zakładkę Hot i tam wybierasz gierki, tylko wiesz, co chcesz kupić. No bo bardzo, mały jest, bardzo mała jest konwersja ludzi z Kickstartera, którzy wchodzą na Twoją grę i kupują. Praktycznie wszystko jest z zewnątrz gdzieś tam brane. Czemu oddawać pieniądze Kickstarterowi, nie? Czy mm -hmm. tam gamefoundowi, w tym przecież mm -hmm. no ważne, To jest kwe, nie wiem, kwestia liczby, która da się porównać. Tak, na no zasadzie, właśnie jak jakby jest miałbyś to, nie miałbyś gdybyś sam się brał za barki z retail'ami, z hurtownikami, a ile dają ci takie platformy? No tak. W sensie jako nowa osoba, jako nowa firma, oczywiście, że jest lepiej, ale jako Czacha Games, Awaken Rounds i parę jeszcze innych y, g, ogromnych graczy na rynku, czy to jest im potrzebne? No ale musi być, skoro to wciąż robią. Nie zakładam, że robią to, bo tak wypada. Tylko gdzieś tam ktoś to przeliczył, mam nadzieję. A jak nie, to się odezwijcie i my wam przeliczymy. Bo, bo może nie pomyśleliście o tym po Właśnie. prostu. No umiemy w takie Excel producenckie. Nie wiem, czy widziałeś, że pojawiła się aktualizacja długo oczekiwanych dodatków do hitowego Everdel. Niestety znowu przesunęła się premiera wersji kompletnej, ale za to Rebel pokazał już polskie pudełka i nazwy. Podstawka jest długo, od dłuższego czasu rozchwytowaną grą na rynku, cieszy się sporą popularnością, a teraz jeszcze właśnie Rebel zaproponuje te dodatki, ale tak jak każdy, borykają się z opóźnieniami. Mm -hmm. Fabryki chińskie, bo to zakładam, że nie jest drukowane w Polsce, nie no tak. się mylić, tak, poprawcie tak. mnie, mają kolejki, robią co mogą, ale wszystko gdzieś tam się opóźnia. Pewnie, że tak. No i na koniec jeszcze powiemy Wam, że do 7 maja trwa głosowanie na 17 Golden Geek Awards za rok 2022. Jeszcze przypomnimy Wśród nominowanych jest trochę polskich tytułów. Jeżeli chcielibyście wejść i wesprzeć rodaka, to możecie to zrobić wpisując sobie w internecie, albo ja wam wkleję w sumie, żebyście nie musieli tego robić, bo tak się o was troszczymy. Bardzo albo i nie wkleję. Wkliłeś? Ctrl V, tak to działa? Tak, to kontrol C. Umiem w komputera. Jest, widzę, to my napisaliśmy na czacie, bo to nie napisane na ktokolwiek inny. Tak. tak. Cudownie działa nasz czat czasami, znaczy nasz, bo u, wy, u was wszystko Git. Tak. I temat, który sporo zjadł uwagi w tym tygodniu, mianowicie Redfall. Mówiliśmy o tej grze nieraz, widzieliśmy trailery, i jeżeli porównać klimatem trailer, jak sobie teraz szybko przelatuję to w głowie i przypominam, to faktycznie podobne emocje. W, po obejrzeniu tej zajaweczki kinowej mm. bardziej, bo gameplayowych nie oglądaliśmy m, wzbudzało we mnie Redfall jak Deathloop, jak Dead Island mm -hmm. podobny podobny klimat, podobna stylistyka inne światy, inni przeciwnicy inne ten co mają wspólnego dwa z tych trzech tytułów a mianowicie te same studio dwa mają 30 klatek dwa mają 30 klatek, jedna podchodzi po 60. Mianowicie te same studio, czyli Arkane, mhm. a studio Arkane jest autorem takich gier jak Dishonored, Prey i właśnie Deathloop, a teraz dało nam Redfall. I Redfall w jednym stwierdzeniu to wychodzi na to, że jest epic failem. Tak, ponieważ studio tak się sfokusowało na tym, że ludzie będą grali drużynowo, czy tam w jednym z artykułów porównanie do Ghost Recona, że nie będą zwracali uwagi na, na takie detale jak miałka fabuła, jak mm. małe AI przeciwników, jak puste, pięknie wydizajnowane levely, ale puste. I właściwie to jest jeden z dwóch plusów, które zostały wymieniane, czyli. Mm, Klimat i level design. To ja bym tutaj od razu, level design w sensie technicznym. Tak, muszę. w sensie okay. wy, wypieszczony wygląd. To, wybląd, to tak? ja się wypowiem, bo ja widziałem bardzo ładne screenshoty kominów na A, przykład, <grych> <grych> które w środku nie mają dziury, jak komin ma dziurę i gdzieś tam schodzi do, do pieca, no to tutaj po prostu widać było dach, czyli komin tak. był nałożony na dach. Przypomnijmy tylko, bo może jakby ty powiedziałeś, to, to nie jest Indie Studio. Właśnie. To nie jest mały deweloper, który wiesz, nie miał czasu i tam ziomek, dobra, nie sieć po nocach, nie rób tego dachu, walniemy na to komin, nikt nie będzie płakał. Triple A. To jest Triple A i jeszcze chciałem się upewnić, czy. Tak, Bethesda. Tak. Jest wydawcą, czyli jest to ogromna gra. Studio, które robiły, robiło wszystkie tytuły z jakimś oryginalnym pomysłem. Zazwyczaj było to połączenie mechaniki, coś tam innowacyjnego w tej mechanice i, i bezpośrednio związanego z fabułą. Mhm. Chociażby DeFlub, który ty jak powiedziałeś, że jest dobry, spokojnie no, spoko, nie? No, Później sobie sprawdziłem, mówiliśmy o tym na antenie i faktycznie. No. Dishonored? Super. Prey? Ma swoich wiernych odbiorców do dziś. I teraz... W jaki sposób dochodzi do tego, że studio AAA wypuszcza coś takiego? Bo to, co powiedziałeś o dziurze w kominie, o jakichś takich zamurowanych, różnych przestrzeniach i, mm -hmm. i zamkniętych, jakby ktoś to robił, no dobra, panie to się wyklepie. To w jaki sposób studio AAA wyrobi tych rzeczy? Bo to nie zostało nazwane festiwalem Bagów, tylko festiwalem nie dociągnięć, nie dorubek no tak. Designerskich? To lenistwo, ja jakby no nie rozumiem w sensie nie rozumiem tego po prostu nie? Jakby, gdyby to było małość to też spoko zdarza się, wychodzi, ludzie mówią, że jest słaba gra będzie mieli ciężko i podgórkę przy następnym tytule ale wiesz, nie taki kolos, który gdzieś to robi no, pomijam jeszcze to co powiedziałeś że nie musi być fabuła, bo to jest gra wieloosobowa super, tylko że ciężko zagrać w wielu osób bo nie da się tam znaleźć graczy nie działa system wyszukiwania Tutaj osób do, 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 z do, do reddita jest jeden gif może zaraz to wrzucę które jest podpisane Everything You Need to Know About Redfall. I to jest mniej więcej cała mechanika walki w, jednym, mm -hmm. w jednej pętli, czyli podbiegasz z Shotgunem do przeciwnika, który nie za bardzo wykazuje jakikolwiek no, tak, cechy. Jaj, no gdzie? rozkwite jaj, wiesz, tu różne rzeczy są programowane, coraz lepsze, lepsi są przeciwnicy w tych wszystkich gierkach, no tu chłopci bije w ścianę, tak? Już pomijam fakt tego, że tu latają jakieś przypadkowe ciała i gdzieś tam w powietrzu nagle tracą grawitację, to, że PUV wygląda jak kupa straszna, bo bronie wyglądają jak dzidy, a nie mm -hmm. jak pistolety i ta nóżka taka, która przy stąpowaniu się pojawia, jakbyś wyrwał z człowieka nogę i zrobił ją, wiesz, do pachwiny, ale miał oddzielnie, nie? Jak, jakby... Kto, kto w to zagrał z testerów i powiedział dajemy okejkę, lecimy z tym Ale właśnie, to tak jak powiedziałeś, Indie Studio, który by nie było stać, dwuosobowy Indie Studio, którego nie byłoby stać, żeby ktoś rzucił na to okiem, żeby się wypowiedzieć. Rozumiem, ale nie Bethesda, która jest wydawcą i nie Arkane Studios, które zrobiło ło, taki gier, że jest na niewielkości. Mm -hmm. Jak można sobie na coś takiego pozwolić? To jest rzecz, którą w tym kwartale mówimy po raz któryś. Ja uważam, że to jest symptom uh, AAA jako węża uroboru, który zjada swój własny ogon. A teraz to jest... Uh, przez wielu nazywane też pluciem w twarz, skok na kasę, kupisz taką grę i co? A jeszcze patrzę sobie tak, przejrzałem szybko newsy, żeby się upewnić, nie mamy tutaj zapisanego nowego Star Warsa, który wyszedł dwa dni temu i optymalizacja również jest niesamowita znowu na komputery. Na konsolach ma tam 30 klatek w porywach i też nie jest wspaniałym tytułem. Na konsolach zdania, jak czytałem na tych różnych naszych czatach, gdzie jesteśmy, no. to zdania są podzielone w takiej zasadzie, że potrafi to podskoczyć wyżej, ale faktycznie frame rate faluje, natomiast na PC mm, jeszcze <grych> musi parę paczy minąć, zanim to będzie działało. No tak. Faktycznie kolejny dowód na tezę, którą gdzieś tam no. tutaj. E a jeszcze... I jeszcze chciałem dokończyć a propos mm -hmm. Redwala. Red Redwala, mm -hmm. właśnie. Redwala, bo to Red Wall bardziej niż Red Fall. User Score na Metacriticu 1,9 co świeci się na czerwono, bardziej niż nasze koszulki, i jest overwhelming dislike. Tak. A Metascore: 30, 36 krytyków dało recenzję. 57, świeci się na żółto. Moim zdaniem naciągane, połowa opłacone. O to mi chodzi. Jak krytycy, czyli wiesz, no nie oszukujmy się, to płaci się za recenzję w większości, nie mówię, że wszyscy, ale w większości, i dają 5 na 10, <śla> ta gra musi być dnem po prostu, tak? Polscy recenzenci, niektórzy powiedzieli, że z szacunku dla branży nie chcą dawać żadnej oceny. I rozumiem, ale z drugiej i to jest wiesz, jakby jesteś fair, nie będziesz tego oceniał, ale z drugiej strony dajesz jasny przekaz. Nie oceniam tej gry. Brak, tak, tak, brak oceny w tym dle. przypadku to jest OO Tak. I Arkane będzie miało po dupie, nie no bo oni zrobili tak. słabą grę. Bethesda to wydała. Bethesda ma zaraz Starfielda do wydania. No. Jak mogą sobie pozwolić na wydawanie takich głównogierek jak za chwilę wydał swój produkt. No i teraz pojawiły się od razu głosy na Twitterze, widziałem. No to jak będzie wyglądał Starfall? No to nie ma rozgrywek za bardzo. No to też będzie pewnie śmietnik. I znowu zaczęły się te wszystkie gadki o setkach planet, na które możesz sobie latać, czy tam tysiącach, już nie chcę teraz. Nie pamiętam jak to było, nie? W tych wywiadach. A tam całe pięć. No to to będzie No Man's Sky... Na początku. Nie <laughs> jakby. Nie Wiesz. mam powodów ufać, że to będzie dobra gra. Jeździliśmy po targach, nie widzieliśmy nic więcej przy tych okazjach, przy których mogli coś pokazać. Tylko to fajną figurkę, to fajną ściankę. <laughs> wow. I jest gra już tuż za rogiem. No. Nie jest to powód, żebyśmy biegli i przepychali się rękoma, a kto z nas pierwszy kupi Xbox. Tak. Dokładnie. A to miał być właśnie taki punkt sprzedażowy Xboxa, który sprzedaje się dużo gorzej niż PS5 w tak, tym momencie. Tak. Za, to są fakty. Po zawirowaniach za to związanych z dodatkiem do Forbidden West mamy ciekawsze info. Horizon 3 oficjalnie powstanie, a główną protagonistką nadal pozostanie Alloy. Przy okazji twórci, twórcy podzielili się enigmatyczną informacją, że projekt Multiplayer nie został porzucony. Tam jest Czyli nie, nie no, ma, nie, no to jest Multiplayer? Nie ma. No właśnie nie ma, nie ma, ale co może planują, żeby coś, wiesz, dodać tak dalej. Może w jakimś kopie? The flupa, może wrzucą, w sensie będziesz antagonistą aha, przez chwilę o, czy no coś. Cukoc, no. To są pomysły, aczkolwiek wątpię, żeby to zrobili, bo to będzie jeden do jednego zrzynanie. Nie dziwi mnie to, bo Aloy jest w... trochę kontrowersyjną postacią, w sensie, no bo o niej dużo się mówi, mhm. ale przy tym wszystkim, no i stworzył Horizona i tak naprawdę konsol mm, playstationowych, no bo jak, to jest gierka, którą najczęściej dorzucają gdzieś tam do tego wszystkiego. Mhm. Mm, więc dziwne byłoby to, żeby to zmieniali, bo nie gadają. No tak, tak, dobrze to niesie jako też dla PlayStation Studio. Oczywiście, że tak. No i masz, zbliża się Diablo 4, będzie zaraz trzecia beta. Mm -hmm. To mamy wysyp zapowiedzi Slash, i w, w, w tym tygodniu on trafiłem na dewelopera Bicom. Wypuścił wideo prototypowe giereczki Pathfinder moim zdaniem dużo będą musieli węgla przerzucić pracą i oleju w głowie uruchomić, żeby gra była realną konkurencją dla produkcji Blizzarda mhm. no, szansą jest oparcie tego na papierowym RPG-u które też wracają teraz mocno do las gry wyobraźni, o tym samym tytule ale to może być trochę za mało Path of Exile 2 w następny, na początku przyszłego roku będzie się pojawi Lost Epoch będzie gdzieś tam pewnie wychodziło z bety na Diablo tu jest dużo konkurencja na rynku jeżeli wprowadzą jakieś tam sezony, no i zależy, jak się Diablo podzieli z Poe na sezony, bo zakładam, że to będzie po prostu poprzeplatane i nie będą się nawzajem zjadali, tylko pozwolą graczom grać w jedno i w drugie, no to zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że nie przekombinują tego, bo jakby, nie oszukujmy się, w hackenslashach fajna mhm. jest prostota rozgrywki, co nie? No bo mi się to podoba. Cztery skile, jakieś tam pasywy, wchodzisz, tłuczesz potwory, nie chce mi się siedzieć i myśleć tak jak w Poe i rozkminiać buildów i robić czegoś tam... Ja chcę przyjść na pierdzielić armii mobków, coś fajnego wypadnie, zostawić gierę, podnieść za miesiąc i. Nie dał rady w dwie na raz. W sensie jakbym miał grać aktywnie w Path of Exile i w Diablo. O to mi chodzi, że sezon jakby nie? No bo no. w Diablo zakładam, że Pierwszy raz będzie taki dłuższy nie? na odwrót niż to zazwyczaj bywa. No to będzie długi, będziesz się uczył gry, jak tam wszystko działa, co tutaj, gdzie chodzić, co robić, a potem wpadasz, robić co trzeba, koniec sezonu i masz I miejsce się. na kolejną grę, oczywiście. To jest bardzo pięknie już zaplanowane, więc może będzie szansa na tej gry, że będzie wystarczająco egzotyczna, żeby rzucić na nią okiem. Tak Zapuścić żurawia zanurzyć. zainteresowania w tamtą tak. stronę. No, to dobry pomysł. Zobaczymy jeszcze RPG. The Invincible, czyli Niezwyciężony po polsku. Gra doczekała się kolejnego demka, które powędrowało do wybranych graczy i recenzentów piszących na ten temat. My ten moment trochę przegapiliśmy, ale z drugiej strony też się zastanawiałem, czy chciałbym sobie cokolwiek spoilować, bo po tym, jak grałem demo na PGA, stwierdzam, że to lepiej odebrać jako całość. Każdy, kto czytał książkę, wie, że tutaj fabuła... Przygody, coraz bardziej pokazuje pazurki. Kto nie czytał, ten też wie, bo ta przygoda mm. sama w sobie bardzo dobry suspens buduje. Ja nic ci nie zespoiluję, ale mogę powiedzieć, że po tym co mogłeś widzieć w Destiny, <laughs> <Prraszam, usia. laughs> to ja. Przepraszam, musiałem. To nie jest Mars. Tak. No to jest jakaś planeta. No, jak tam, spoiler. Tam, alert, no pięknie. To, to jest sam początek. <laughs> no. To jest sam początek książki i sam początek gry. To. Podemkach. Jestem ciekaw, w podemkach, jak sobie. Jak, jak rozwinął tą fabułę dalej, mm -hmm. bo oni nie robią tego jeden do jednego z książką. Tych bohaterów trochę pozmieniali, natomiast e, pomysł na to, co tam się dzieje, to jest bardzo podobny. I to jest. Nie grałeś w taką grę The Dig. E, Proszę ten klik science fiction z tych czasów, co. M m m no nie. To jest tak samo wielka fabuła. O tak powiem. Okej. Okay. I jestem ciekaw, jak z sobie poradzą. bardzo mocno trzymam grę za tą kciukę. Kciuki Premiera zapewne jeszcze w tym roku. Próbowałam się dowiedzieć szczegółów, nie było mi dane, bo jest to już dużą tajemnicą wydawniczą. Natomiast okay. wiemy, że gra jest już na takiej dużej, prostej do tego. No roku. często też ze względu na różne rzeczy inwestorskie i to kto cię wpuści na jaką platformę, to też nie podaje się Premier, żeby mm -hmm. nie oszukiwać graczy za bardzo. Invincible, czyli ogromny tytuł. A dla fanów nieco mniejszych rzeczy powiemy, że Crash Team Rumble po zamkniętej becie. 20 i 24 maja. Wybrani gracze mieli okazję zmierzyć się z najnowszym tytułem od Activision Blizzard, czyli mobą na dwie, czteroosobowe drużyny w świecie crasha, bandikuta. I się nie lejesz. No, się nie lejesz, tylko zdobywasz punkty za te jabłka i skrzynki. Co może być spoko. Może być spoko i ma mniejsze wtedy rating. Tak, mogą grać trzylotkowie. Tak, i można lootboxy wrzucić trzylatkom. Seba, którego serdecznie pozdrawiamy, swojego syna już nauczył farmić w odpowiedniej gierki. No proszę. Syn jest gdzieś w tym wieku. No to... kurde, trzeba było dziecko robić No właśnie, sami. widzisz, wolę byś tam stary... Kurde, no, zostawił w Konkaju, by tam siedziało i kikało <laughs> tylko, wiesz, walki cały czas, bo da się auto wrzucić tam. Auto dziecko. Auto walka. <laughs> Ale ktoś musi podejść jeszcze do mobka i go zaatakować, więc to jest jakby cały problem w tym wszystkim. Dla wszystkich fanów Valheim, Enshrouded to gra, na którą warto zwrócić uwagę. Zobaczymy jak wyjdzie, czy będzie dana, ale na nią warto zwrócić uwagę. Chociażby możecie teraz dodać sobie do wishlisty na Steamie. Fantazy drużynowy RPG, w którym po zawalku z PodFrame możemy również budować swoje przyczółki, zmieniać tam te rzeczy, czyli bawić się w Simsy. Wpływa to na pewno na walkę i drużyny. Fajne doświadczenie, ale Diablo tylko, że w 3D. I no hack and slash e na pewno będą miały podgórkę przez najbliższe pół roku, mm -hmm. od, od za miesiąc licząc. Tak. Ale takie gry mogą gdzieś tam coś ugrać, więc to tyle. Jest bardzo duży rynek, tak naprawdę, bo Valheim to jest ogromny tytuł, więc myślę, że tam spokojnie można wcisnąć coś nowego jeszcze. Mm -hmm. du i, du I dużo fanów. Nie wiem, czy widziałeś nową konsolkę, bo o tym warto powiedzieć. Widziałem. rog czyli Republic of Gamers, Allah. Ali, wziął się poważnie za barki ze Steam Deckiem. Nie znoś, że będzie miał mocniejsze bebechy i podzespoły dające większą efekt, efektywność w grach, co już teraz jest mierzone. To jeszcze zmieści ich więcej, bo za wersję 512 giga SSD z dyskiem już wbudowanym zapłacimy jedyne 699,99 centów, czyli dolarów 700 dolców bez jednego tak. centa co w przeliczeniu po wczorajszych kursach bankowych daje nam 2900 zł. Nie sugerujcie się, że taka cena będzie detaliczna, bo po wszystkich no perturbacjach tak. dystrybutorskich może być inna. Niemniej jest to tyle samo, ile za już stary Steam Deck o tej samej objętości, największej w przypadku Steam Decka objętości, bo te poniżej mają tam chyba 64, 32. No i tak właśnie, bo to yy, z ciekawości sobie wrzuciłem teraz. I jeżeli chcecie kupić od ręki Steam Deck, to jest na Empiku na przykład, randomowa rzecz, którą wziąłem, 2883 zł, wersja 64 GB. 64 GB? Tak, no to z tutaj... futerałem, sorry. Wow, miorę, <laughs> I też. za 3600 na Allegro jest 256. Ale to są takie ceny, mówię, pierwsze wyszukiwania zakładam, że gdzieś tam może troszkę taniej by się dało. Nie ma co się oszukiwać, że sprzęt jest dużo lepszy, ASUSowy i będzie na tak zwanym Windowsie, który pozwoli wam na instalację nie tylko Steama, czyli to, coś na hmm. Steam Decku, ale też Epic Games, Goga i wszystkich innych bajerów i pewnie oglądanie filmów i pewnie przeglądanie Tak. A, tak. Co, co, telefon już lepiej, bo może ci z ręki wypaść i na udzie nie położysz. Nic ci nie będę kłamał na łudzie. Ten. Co chciałem powiedzieć? Zobaczymy A, wieczorem. poję pojemność z tym decka uda to jest 512 giga to jest dużo w porównaniu do do, do mniejszej objętości Do Steam Decka Do Steam Decka do Switcha no do, do wielu no wiadomo że liczą się możliwości konsoli a nie to tak. jak jest duża nie no, to... m... no ale grasz w gry nie w gry, gry są duże gry są duże gry wymagają Co to jest 64 GB no nic czekaj czemu nie w ogóle jakby co? I właśnie to jest moje pytanie, czy da się Steam Deck'a rozszerzyć kartą SSD zewnętrzną? Ja Musi to, się, nie no nie wierzę, że się nie da. Bo 64 giga to... Nie no to tytulek... Windows z połowy, no. a tam nie ma Windowsa. No, no ale to gra nie ma, jakby większość gier już teraz ma więcej niż 60 GB. A tu na dzień dobry w tej cenie masz 512 giga. Ładniej wygląda, jeżeli to was też interesuje. 120 Hz ekran, jeżeli już gracie w tym handheldzie, no bo jak nie gracie to się kupcie komputer. Chociaż takich bebeków nie wiem czy się da kupić za 3000 złotych. No nie wydaje mi się. No nie wydaje mi się. Nie, na pewno się nie da. Mnie to trochę przekonuje. Masz slot na kartę i sama można wymienić dysk. Okej. Okay. Steam Deck. Mateusz podpowiedział. Dzięki wielkie. Można wstawić dysk HDD. Tak? Nie, nie, nie. Większy niż konsola. HDD? No. Na kablu na tarczce no. będzie jeździł no. za to. po prostu. Zelda zbliża się ogromnymi krokami, bo od dziś do premiery został tylko tydzień. Równo. Mm. Tymczasem Wrocław wie, jak robić w promocji gier. W ogóle na zachodzie Polski to wiedzą bardziej. Bo zrobili tradycyjnym marketingiem dobrze, elewacji, temu wieżowca. Jaki gramatyczny? Myślałem, że żartujesz. Temu. temu Udar gorąco to jest, proszę państwa, to dlatego tak. Temu wszystko... wieżowcowi zrobili dobrze linkiem, zeldą. <grymetyczny> Namalowali po prostu. Cała elewacja pokryta banerem Tears of Kingdom. Tak. Fajnie się to prezentuje. Jeśli tam jest wciśnięta malutka reklama, czyli malutka to wielkości pewnie tak półtorej piętra mieszkalnego. Czyli dwa mieszkania. Tak. Switcha, który jest w wersji Zeldowej. Wiesz, co mi się bardzo podoba? Że są napisy po polsku na tej grafice? Ale w grze nie ma polskiego. Dziwne, ale co? W grze nie ma polskiego języka. A. Ani w Nintendo. No tak. I Link mówi, dawajmy, rotować księżniczkę Zelda. Dawaj. No dawaj, we Wrocławiu. Po ukraińsku napisz. No, tak. E, tak może być, a ponoć te Steam, nie Steam taki. ponoć te Switche są no. w dwóch wersjach zeldowe. Tak? Że masz OLED'a i nie OLED'a, V2. Aha, w ten sposób. No. Ostro. Bardzo ładny Switch, jeżeli ktoś jeszcze nie ma Switcha i chce kupić Trzeba. na końcówkę, tak. chyba w żywotności konsoli, to, to można. Aczkolwiek pewnie potem będzie tak jak z 3DS'em ds które ciężko jest bardzo dostać. Mhm. Już teraz wielu kolekcjonerów na YouTube się napina, że dostało, że łapią to w swoje ręce, bo no, jeżeli nawet jest to końcówkę generacji, to jego wartość tylko pójdzie w górę. No tak. I to jakoś, widziałem jeden materiał, że wyciąga i tak. No, zastanawiam się, czy go trzymać tak w opakowaniu, czy używać. I w trakcie. Kiedy nagrywa ten materiał, wyciąga go z tych wszystkich z folii, Zagrapi już nie jest miętowe, później chowa, ja myślę. No super, nagrane jeszcze masz wszystko. Trochę mniej kolekcjonarystyczne. Bardzo mi się zabrać. podoba to, że ludzie się zabijają o te konsole wszystkie, a idziesz do nas na zaplecze i tam leży 3DS, wszystko. GBA i jeszcze tam dwie inne konsolki iGorak które są. I się wszystko wala. Sprawne działają normalnie, wiesz, z gierkami. A tego się nie spodziewałem, to chyba znalazłem jakoś przed tymczasem tuż przed premierą, która zaraz, wyciekło do sieci w wersji PC-owej, działającej pokracznie, takiej, którą trzeba umlować za pomocą Ryu Jinx, takiego programiku, jakby ktoś nie wiedział. Jak chcesz sobie zepsuć doświadczenie, to lub za wszelką cenę nie chcesz kupić tych Switchów, o których mówimy, lub nie masz, to możesz sobie z netu ukraść i pograć w koślawą Zelda, która działa na PC gorzej niż na Nintendo Switch. To chyba wolałbym już kupić chińskiego Switcha po prostu z AliExpress. No tak, bo Mio, Mio robi też Switche. Tak? Switch'o podobne rzeczy, tak. I odpalają gry ze Switch'a? Nie mam żadnego pojęcia, Aha. bo y, akurat próbowałem kupić Mi dwójkę, ale się wyprzedały. I jakby tylko zobaczyłem tam i mi, mi, mi To co Marcin u siebie na kanale mówił w recenzji, że to jest w niedużych dropach robione, które nie może tak jak PS5 w parę minut, ale w 20-30 minut schodu. Ten ostatni drop to było 20 minut dosłownie. A wcześniejsze poprzednie były na, na pniu skupowane. No ale jest ta druga konsola, którą można dostać cały czas od ręki. I teraz wchodzimy w dział praktycznie regularny i póki to się nie zmieni tak, że już będzie mówił za nas, to będziemy my Wam musieli mówić z cyklu Co tam w AI i GPT piszczy, a właściwie w sztucznych inteligencjach i sieciach neuronalnych trafiłem na taką rozmówkę, gdzie autor na Twitterze rozmawia z czatem GPT mającym ludzką twarz i ludzki głos. Apka jest nakładką zrobioną przez inną firmę na czat GPT i to jest ciekawe, bo on to wychwytuje. Nie wiem, na to był ustawione, że czat się tak zapędził w interakcji, że opowiada mu, jak to studiował we Włoszech i jak to mu blisko do architektury i designu. No. I wtedy on pyta wprost, słownie, tak jak ja z Tobą rozmawiam tylko po angielsku, ale przecież jesteś czatem GPT, jak to studiowałeś we Włoszech? I ten wtedy, to standardowo właściwie ta kobieta, uosobienie tej sztucznej inteligencji, ten awatar personalizacja odpowiada, że tym standardowym formuką. Jako czat, mm. GPT, nie mam emocji ani coś tam, i doświadczeń. To takie było Czyli... kind of creepy. No, no, albo friendly. to, albo nas wszystkich oszukują i to jednak jest armia Hindusów. jakiś <laughs> Hindus się rozpędził. Który no, studiował. Opowiada jak on studiował. No, raz mówią, że to Hindusi, raz, że to Kenijczycy. Ja już nie wiem. Ja też nie wiem. To trzeba zbadać na Deep Webie. Rock Galactic. Zapytam ekspertów, znam paru od Deep Web'a i różnych teorii spiskowych. Sprawdzę. Kolega mówił. Sprawdzę, co tam się dzieje. Dobrze. Ja jak nie będę wiedział, to zapytam Mar znaczy, ko znaczy kogoś zapytam. Kawał roboty w tym temacie natomiast wykonał. Tak, Polecam. Bardzo się myślę. mocno zdziwiłem, kto? Kanał sportowy, a dokładniej Stanowski, zaprosił do studia Andrzeja Dragana, o którym mówiliśmy nie raz i nie dwa, i Tomasza Czajkę. Kim jest Andrzej Dragan? Andrzej Dragan to jest doktor habilitowany profesor fizyki mhm. y i w bardzo fajny sposób podchodzi do badania czata, bo wiele eksperymentów robi na czwórce, zadaje mu wiele pytań, zagadek i dochodzi do wniosków, które opisuje. Mógłbym mówić, że mam wiele definicji poznawczych, filozoficznych i kognitywistycznych, ale w sposób funkcjonalnie relatywny definiuję tam umysł z Tomaszem mhm. Czajką, czyli jeżeli jesteś w stanie porównywać, to można zakładać, że jesteś istotą inteligentną, bo wyciągasz analogię a Tomasz Czajka to programista SpaceX, człowiek z mema z informatykami. Widzieliście pewnie tego mema, że informa Cztery. impreza informatyków czterech. Jest to w tym materiale, który Mariusz właśnie wam wrzucił na czata, wyjaśnione. To nie do śmiechu, kim są ci ludzie teraz. Tak, tak, On no. nawet nie zdradza, to była olimpiada matematyczna o poziomie ogólnopolskim z kandydatami do europejskiej. Bardzo ścisłe umysły. Materiał ma prawie 4 godziny, ale tam jest zebrane wszystko do absolutnej kupy. Stanowski sam się przyznaje, że chciałby rozumieć, o czym oni mhm. e, mówią. Natomiast ja słuchałem tego, jak kina akcji z wypiekami i pytania, które zadawałem, to oni później wyjaśniają sam sobie w głowie. Mhm. Bez chęci bym zadzwonił, e, zapytał. No, jest to bardzo ambiwalentny materiał, bo Stanowski założył tezę, że Dragon będzie mówił, dlaczego to jest zło, a Czajka tak. będzie mówił, dlaczego to jest dobro. Tymczasem obydwaj mówią, dlaczego to jest dobro, dlaczego to jest zło, dlaczego to jest dobro, dlaczego to jest zło, ale każdy. Ale trzeba uważać na no to i to jest rzecz, którą podkreślają gdzieś tam na każdym kroku. Polecam serdecznie nawet osobom, które nie specjalnie znają się na tych wszystkich mm, formułkach i, i trudnych słowach, które gdzieś tam się przewijają, się studiuje filozofię i inne dziedziny mhm. nauki, takiej humanistycznej bardzo mocno, bo ja na przykład nie rozumiałem wielu słów, ale oni to ładnie tłumaczą, to jest taki Spoko entry level, do tego, żeby zrozumieć trochę o co w tym wszystkim chodzi, a warto to zrozumieć, bo to jest przyszłość mm -hmm. i, i dobrze już teraz być trochę przed tym wszystkim i wiedzieć, co się będzie działo, bo to się na pewno będzie działo, i się trochę zaznajomić z całą tą interakcją z AI. Polecam ten materiał, ja, żeby nie gubić żadnego zdania, bo tam treść w moim odczuciu. Wy możecie mieć inne, aż kipi, to na trzy podejścia. Ja też za. musiałem sobie szatkować, ale dosłownie jestem godzinę chyba gdzieś tam w trakcie mhm. materiału i odpalam sobie tak na trochę. Dosłownie to jest wiesz, jakby pytanie, wypowiedź i robię przerwę, bo wiem, że już dalej nie zrozumiem, co mówią, bo moja głowa musi to wszystko przetworzyć. Żeby was troszkę zachęcić, to nie wiem, czy doszedłeś doszedł do tego momentu, ale Andrzej Dragan wymyślił, jak przekazać albo sprowokować to jest lepsze słowo, tylko sprowokowanie, to już atrybut ludzki. Chat GPT 4 żeby narysował mu to, jak sobie, co sobie wyobraża. Mhm. I chat to robi. Tak. I to jest takie u tak. później rozkładają to na czynniki pierwsze, wiele tych rzeczy, które mówiły, o czym to świadczy. Odsyłamy do całości to jest no, spory krok, co mi się podobało w tym materiale. Synteza myśli i wnioski, do których dochodzą, siedzi dwóch mądrych Polaków. Wiadomo, że Polacy rozszyfrowali Enigmę, wiadomo, że Polacy mm. mają wiele znaczących punktów i kamieni w programowaniu, w rozwoju tych wszystkich dziedzin. No i to też, to, to jest takie... Tak, że... budujące, że mamy takie mm -hmm. polskie umysły. Mm. A właśnie, firma Stability AI wypuściła swój model językowy Stable Language Model, czyli Stable LM. Ponoć wypada mizernie i niejako w porównaniu z czatem GPT, jeśli chodzi o odpowiedzi. A czym się różni od e, czata GPT? Tym, że uczył się o, o otwarto-źródłowych zbiorów danych zwanych Depile i również sam w sobie też jest open source'em, do którego każdy może zajrzeć. Mm, a jest od tej samej firmy, która zrobiła Stable Diffusion, czyli algorytm rysujący. Bardziej znany algorytm to Mid Journey. Mhm. I to jest problem, ponieważ zaglądanie do tego nie zawsze coś daje. Mhm. W tym materiale Ustanowskiego oni powiedzieli, że udało się gdzieś tam namierzyć relację bitów zapisu binarnego, który przy ogromnym grzebaniu, który mówił, że na przykład ten konkretny algorytm, nie pamiętam czy to był chat GPT w jakiejś tam iteracji czy nie, tak zapisał Warszawę. i Podmienili Warszawę z Paryżem i wtedy pytając go o Paryż, mhm. mówił to samo no, co Warszawie. No właśnie. A to to jest problem open source'ów. Niestety, że są ludzie. Nie? co to ci co, że tam znajdować. Nie wiesz, tak, jak, jak, jak no o to jest, chodzi ocean, nie, ocean jakby... danych. Tak, tak. tak, tak. To jakbyś miał sieć neuronalną, dosłownie mózg, i teraz e, musiał zgadywać co gdzie, jak działa. No masz duże informacje, ale nie wiesz, do czego je przyporządkować. I to jest ten problem. Microsoft, o którym mówiliśmy już wcześniej, że będzie wprowadzał usługę chatu GPT w Bingu, dokładnie to zrobił. I udostępnił e, wyszukiwarkę. I to nie tylko wyszukiwarkę, bo tu jest dodane bardzo dużo różnych funkcji, to nie jest taki ghoul, który ci pomaga łatwiej wyszukiwać rzeczy, czyli wpisujesz w Bing jakąś frazę i on cię poprawia. Tylko to jest taki no ludzkie spinacz, który latał po Wordzie i mówił ci, gdzie możesz znaleźć różne rzeczy, to dosłownie czat GPT właśnie tak jest zintegrowany z Bingiem teraz, że wszystko, co robisz, on pomaga ci robić lepiej. Ale z czwórką. Z czwórką. Tak, tak, tak. Bo to czym się bawiliśmy w oddzielnym okienku, była trójka, trzy i pół. A to jest czwórka, a czwórka jest już o wiele dalej. Tak. No, tam też właśnie ostatnio czytałem sobie na Twitterze, może robić różne dziwne rzeczy, ale to w sumie oddzielną no no godzinę albo i więcej gadki. To... A ja bo teraz się tego dzieje z dnia na dzień. Bardzo dużo. Zaprosimy Andrzeja Dragana i porozmawiamy o różnych po no, no. <laughs> Zadajemy pytania. <laughs> Może tak, ja bym Ja bym podyskutował. <laughs> to ja wiem, że ty byś podyskutował. No. Ja jeszcze. No mam. Ja swoje muszę zrobić filmy różne. Ten z Willem Smithem. Men y in y Black. Y też, y co tam, te roboty różne chodzą i coś tam. E, ja robot. Ja robot, bo tego no. chyba nie oglądałem. Filmów jest sporo. No, a to warto no. wiedzieć. Różne. Konsekwencje i różne rozgałęzienia, jakby wiesz. Od Detroit become human, muszę nadrobić też w takim razie. Mm. No też mówi do osobliwości. Oni tego terminu używają. Nie będę wpadał w tą dygresję, bo jeszcze mamy parę rzeczy do powiedzenia. Natomiast terminu osobliwość, którym ja już którym się dawno zostawiam Singularity, czyli autonomiczność w pewnym sensie sztucznej inteligencji, czy samoświadomość, czy nie, to jest inna para używali bardzo swobodnie. Mm. I to jest. Z mojego punktu widzenia poznawczego niepokojące, że jakby to już jest oczywiste. A, no, tak. okej, okay, jedziemy dalej i to. Uh, no, to, to o czym rozmawialiśmy sobie ostatnio po audycji, i to, o czym rozmawiają panowie również u Stanowskiego, że progres postęp idzie bardzo szybko, ale nie tak szybko idzie ta dziedzina. Trzymania tego wszystkiego w ryzach i, i ograniczania. To jest niemożliwe. Oni też powiedzieli to na Niestety. początku. Niestety. No. A z racji tego, że to wszystko jest otwarte i gdzieś tam uczy się od ludzi, którzy tego używają, po prostu, no bo karmi się to informacjami, testuje się to na różne sposoby. No to nie ma jak tego zatrzymać postępu. Tak, tak. Y Proponuję obejrzeć cały materiał, oni mają tam bardzo fajną syntezę tego wszystkiego. Szczególnie, że widziałem, że Pentagon już tam się spotykał z ludźmi yy, odpowiedzialnymi za robienie czatu GPT. Ale oni powiedzieli tej... też w tym materiale, odpowiadają dlaczego, mm, to właśnie ten Tomasz Czajka odpowiada, dlaczego militarny rozwój sztucznej inteligencji jest trudny, trudniejszy mhm. dla tych właśnie militarystów, dla tych armii, bo to się robi po pierwsze na bardziej zamkniętych bazach, tak. Gdzieś tam po cichu i z wybranymi nie ma takiego przypływu myśli odnośnie innych naukowców, nie możesz pracować nad tym wspólnie, nawet za zamkniętymi drzwiami, o, nie zakładam, że OpenAI tam yy, to jest mm -hmm. jakiś open source, no niekoniecznie, tylko przez tą tajność masz bardzo dużo ograniczeń, które będą powodowały, że będziesz o wiele bardziej w tyle. No tak, no. Proste Wiemy ruch. jak ciężko jest podpisać nda z ludźmi, jak robimy jakieś tam projekty, a tak. to dopiero przy projektach rządowych no i to takich, które nie mogą za wszelką cenę gdzieś tam opuścić zamkniętego pokoju. I to powoduje, że gigantyczne pieniądze nie muszą się równać, które mają armię największych mocarstw nie muszą się równać gigantycznej Wiedzy intelektualnej dostępnej za to, tak. bo masz ograniczony wybór. To jest bardzo ciekawy case, o tym też mówią. Powróćmy do, do, do tu... spokojniejszych czasów <grych> i jeszcze. do prostszych rozwiązań. <grych> z, widziałeś to? Bo z jednej tak. strony mam piękną, coraz bardziej przełomową grafikę w Unreal Engine 5, o którym mówiliśmy a propos Fortnite'a, a z drugiej strony mamy grę Scarlet Devil, tak. w której każda klatka animacji z gry została. Fizycznie wyhaftowana. Wyhaftowana w bardzo przyjemny sposób. Prosta sprawa, bardzo mi się to podoba, że gdzieś tam to wybuchło na Twitterze i Gierka dostała skrzydeł i zakładam, że dzięki temu para osób ją Ale nie, nie wyhaftowana tak, jak wyhaftujecie w majówkę, nie, tylko, tylko wyhaftowana na, tak... na materiale tam Te. się robi taką... Tam jest taka pani, która się w sukience biegnie, tak jak się robiło kiedyś kreskówki i mm -hmm. dalej się chyba w sumie robi, ale już nie, nie cyfrowe, tylko trzeba było każdą klatkę rysować oddzielnie i animować. Natomiast Discord rozrasta się tak mocno, że zrezygnuje z czterocyfrowego taga na końcu po hasztagu twojego nicka. Zamiast tego będzie trzeba zapisać, o ile nikt ci nie zajmie. Mm -hmm. u, u, unikatowy, Unik <noise> unikatowy nick, który będzie się teraz zaczynał tuż po małpie. Mi nic jeszcze nie wymuszało. Mi też nie. A może zostawi nam po prostu z tymi cyferkami na końcu. <noise> To będzie unikatowy. Może trzeba, no, no, Zakładam, że po to to robią, że im się nie chce robić, wiesz tam, sześciu cyfr z ceły, tylko ty będziesz miał, tak jak poczta na WP-ci podpowiadała. Tak. Nie możesz zrobić y, Mariusz poczty, bo ktoś już ma. Może chciałbyś zrobić pocztę Mariusz 24820135. O ja nie chcę takiej wynika. To... No to trzeba zająć, Johnny Muszę zobaczyć, jak mam no, Ciekawe, bo to jak się komunikat by wypadało, żeby coś było, żebyśmy wiedzieli, mm -hmm. że masz tyle i Nara. Chyba, że zajmie mi tennik jako pierwszy. No o tym mówię. I ktoś sobie, wiesz, zmieni. Johnny, psz, będziesz miał problem. Biuna. Część druga. Buna. Doczekała się oficjalnego zwiastuna. Premiera filmu 3 listopada w kinach i IMAX-ach. Zobaczyłbym to w imax bo to jest film warty tego. Ja już wiem, jak to się skończy, bo przeczytałem całą książkę mm -hmm. w trakcie, jak był film i to jest mniej więcej powiedzmy, że w połowie. Pierwsza, pierwsza część filmu to jest nawet bardziej jedna trzecia, bym powiedział. Mm -hmm. Po tu nie wiem, że. No tak, śmiem twierdzić, że dowiozą. Yy, tak, no mi się bardzo podoba. Nie czytałem książki, film mi się bardzo podobał. I nawet u nas yy, w niesamowitym kinie Helios, yy, gdzie mamy monopol w Miamstaku i nie Chyku. da się pójść na Atmos Dolby, yy, to to robiło robotę dźwiękowo. A potem, jak byłem w Anglii na Atmos Dolby na Mario, to chciałbym pójść na Dune, właśnie w takiej wersji. Pełnej, dźwiękowej. Ja tak proponuję pójdziemy ekipą Galaktusową. Igor, jeżeli chcesz iść z dubbingiem, to napisz teraz. Jeżeli nie, to uznaję, że się zgadzasz i pójdziemy. Ja przestałem debingiem. chodzić na filmy z dubbingiem. No, wcale nie byłeś ostatnio na Dungeons and Dragons. No po tym przestałem. To był pierwszy ostatni raz, jak byłem na filmie. Okay, z to tak jak ja. No nie, jakby. Na Dune zdecydowanie nie, gdyż gra aktorska Marku. głos. Wejrzesz tego robaka brzeszczotem, zajumaj. Jestem cały w przyprawie. Melanż musi płynąć. To jest tak tłumaczony. No, super sprawa. No nie, nie, nie. nie. Napisy, tutaj napisy. Igor nauczymy cię czytać po polsku, nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Ja będę ci czytał do ucha. Skąd się, tam są polskie napisania angielskie. Tak? No, jakie tak, są napisy? Tak, polskie, polskie są normalnie. Nie? Ja tak, nie... nie czytam, jakby no, oglądam film, nie czytam napisów na dole, więc nie zapomniałem jakie... To ty, jest, ty jesteś kozak, ty pójdziesz na wersję bez napisów po angielsku. Jakby się dało, to chciałbym, nie rozpraszają napisy na przykład. No, dlatego z Sandruniem oglądamy hmm. z napisami z polskim dubbingiem w ogóle. Ja rozumiem, że nie to jest wasza wspólna decyzja. I <laughs> <Wtedy> masz <laughs> inny dubbing, tak, chociażby na tym inne napisy, bo napisy są robione do wersji angielskiej. Adamik, masz taki. Tak. masz przetłumaczony sens merytoryczny. Czasami, czasami mam tak, że jak wchodzę na Netflixa, ktoś inny oglądał na moim koncie rzeczy, to mam przestawione. I czasami jest to na polski, czasami jest na polski z angielskim, czasami jakieś napisy, nie wiem jak to do końca wygląda. No jak sobie odpalę, to tak myślę. Coś tu nie, coś tu Co, nie, coś nie działa, nie coś gra. jest nie tak. No. Myślałam, że to tylko te niebieskie tabletki, a to się okazuje. To jednak. Że nie. 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 Z cyklu ciekawostki niesamowite, tak mi się udało znaleźć. Czy wiesz, że. Holenderski Radbound University posiada grup oczyszczenia. Nie wiem, ale nie dziwię mnie, że holenderski. Słuchaj. <laughs> no, właśnie, właśnie tam nic nie możesz, bo możesz się o, jest wykopany grób, jest zrobione takie miejsce, mhm. gdzie normalnie by leżała trumna, ale możesz się tam położyć i nie możesz wziąć ze sobą smartfona, nie możesz wziąć żadnej literatury, tylko musisz w nim leżeć, tak jakbyś miał leżeć już na zawsze. I ponoć jest to doskonałe narzędzie, żeby przemyśleć, co w życiu naprawdę ważne. Widzisz na co było niebo, widzisz krawędzi tego grobu, tak jak często jest to portretowane w obrazach filmowych. Mhm. Tylko, że tu na żywo, masz taką sesyjkę. Ale na ktoś to wiecie. musiał wymyślić po ciężkich różnych. Najpierw zrobili w okolicach 9 11 roku to jako badanie uniwersyteckie, a później stwierdzili, że można udostępniać to szerze tak, że warto. Ja bym chciał sprawdzić kapsuły tej takiej jak to się nazywa ładnie? MDMA. -sensor. A, nie to. Chciałbym spróbować. <laughs> ja wiem, że chciałbym wziąć. Komora deprywacyjna. O właśnie. To mi się ciekawi. ciekawi to tylko pytanie, czy nie spanikowałbym za mocno. W Turbo medytacyjne szybkie doświadczenie, bo długotrwałe trwa medytacje doprowadzają do podobnego syndromu gotującego się garnka, mm -hmm. gdzie treść się gotuje właściwie, ale dużo szumu też wypływa. Ja nie wiem, spróbować bym pewnie chciał, tylko jestem ciekaw, jakie to doświadczenie. Komora deprywacyjna polega na tym, że macie rurkę z tlenem. leżycie w, cie w cieczy o temperaturze gęstej, temper gęstej cieczy o temperaturze własnego ciała. Polega to na tym, że odcina się wam maksymalnie bodźce zewnętrzne. Słuch, wzrok, zapach, mm, dotyk, dotyk. Bo to też ma to zadanie. No A z to zależy od was. Czy wam czy odetnie, czy nie. No masz zatkany nos. Masz tylko. To. A, zatykasz. Myślałem tak. że się kładziesz tak po prostu. Jak nie no śmierdzisz, ja. to nie ma. Tak, w, 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 jesteś zanurzony w tej cieczy. A, no 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 ale może być bez zapachu. potopił. No tak. No nie będziesz oddychał w tej cieczy, nie jesteś rybą. No wiem, o to mi chodzi, że jak się nie umyjesz, to masz dalej węch. I zapach działa. No nie odetniesz się od zapachu, jak masz brudne stopy. No nie... <laughs> Żart <laughs> by mnie. Nie kłócę się z twoją wężem. Tlen ciężki, proszę Państwa, bo yes. już jesteśmy tu zaraz godzinę my, my za jesteśmy tu co tydzień tak naprawdę, spędziliśmy tak. tu majówkę. A niektórzy tu siedzą cały dzień, i kradną tlen. Mówiłem, tak. żeby stąd wychodzić godzinę przed audycją, prosiłem o to. Albo chociażby myli stopy. Powiemy tak. Wam jeszcze tylko na koniec o Kolorach Mieczy będziemy o tym mówili. O kolorach okazji Dnia Gwiezdnych Wojen warto przypomnieć, że Krzysztof A. Krawczyk był najlepszym Hanem Solo. Fanem Bolo. <laughs> Jest zdjęcie Stary zmontowane konie. oczywiście. A dlaczego kolory mieczy w Gwiezdnych Wojnach są właśnie takie? Trochę to ja też podejrzewam inwencja twórcza interpretujących, ale... Nie. nie, nie do końca, nie. to Część z nich jest opisana w książkach, część w różnych rzeczach, które można było sobie wyciągać z gierek, na przykład w przypisach. Na Wikipedii jest wszystko rozpisane i są podane źródła wszystkie. Wiem, bo byłem kiedyś świrem, grałem Jedi Knight, Jedi Outcast 2 i tam też były pierwszy raz chyba, może i nie pierwszy raz, nie pamiętam, do wyboru kolory mieczy świetnych. No, to niebieski. Miecz świetne reprezentujący prawość i odwagę, czy główne cechy rycerza Jedi, a także silne duchowe połączenie użytkownika z kryształem w tymże mieczu. z Foku, poproszę tutaj wstawić. <laughs> Next. <laughs> Drugi najpopularniejszy kolor miecza świetnego wśród, wśród rycerzy Jedi. W tym przypadku jest on ściśle powiązany z harmonią, chęcią niesienia pomocy, współpracy oraz. <gul> duchowości użytkownika, tylko zapomniałem, zielony. że chodzi o zielony kolor. To też jest w, w, w warunkowane tym, czy Jedi używa bardziej technik miecza, psz, 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 czy mocą się posługuje. A, jedynym znanym w kanonie użytkownikiem korzystającym z oręża fioletowego... Tak. Był mace Windu, co ciekawe, kolor ten został wprowadzony na prośby grającego tę postać Samuela L. Jacksona i nawet widziałem wideo, jak to prosi o to. Tak, to jest dokładnie napisane w lore na Wikipedii, że tylko <grym> dlatego jest ten kolor. Tak? tak? Ja bym to zinterpretował jak fioletowy, to nie czerwony, nie niebieski, zielony, on się waha. Nie, to nie może być. To nie mogły być wtedy w Radzie Jane, jakby się wahał. On to taki żółty. Ja się interesowałem tym tematem dość mocno. To Kienc. czemu mu się na to, to czemu George Lucas powiedział, okej, okay, Samuel? Bo to Samuel. No, motherfucker, dawaj, przelotowy <laughs> miecz nie? Albo nie gram w tej waszej pipiduwie w piżamkach, no. Co ty? I wyjaśnione, wyjaśnił, go, wyjaśnił szybko. Tak. Lukasa. George Lucasa. Bo ja Luke Skywalker. Żółty Rey Skywalker wziął się z oczyszczonego czerwonego, może wskazywać na pobożną naturę użytkownika, donosi to nie... autor. Interpretacji pobożna. To nie natura. do końca, bo to, no, no, to, to wahające. Później tutaj, jest taki no, Cal no. Kestis, je, jako jedyny kanoniczna postać, dzierżąca pomarańczowe ostrze, ale w przyszłości może to się zmienić, bo pewnie seriale. Białe mecze świetlne bo używane głównie przez Ashokę Tano, która odzyskała kryształ z broni używanej przez Szóstego Brata. przywróciła ten kolor, czyli biały, z czerwonego miecza. No i nie zaprzeczali najbardziej ikoniczny kolor związany z postaciami reprezentującymi ciemną stronę mocy. To oczywiście czerwony. czerwony tak. I bonusowo, jedyny w swoim rodzaju kolor miecza świetlnego, który jest po raz pierwszy jest tu zaprezentowany w szerszej widowni przy okazji jednego z odcinków animacji Gwiezdnej Wojny, Wojny Klonów, to jest czarny. Od tamtego czasu Dark Cyber stał się integralną częścią uniwersum, będącą w centrum wydarzeń z Mandalorian. Ten czarny to wygląda Ale w książkach też. Y, po... Wcześniej. To były stare bardzo kryształy sitów, które, y, których przestali używać, bo były mocno niestabilne. A widzisz. To też tam było. ale to było to w książkowym. Kanoniczne. W książkowej rzeczy to było, y, więc jakby tak. No, czyli miec jest koszerny. Były jest też miecze tak. świetlne na przykład. Y, Świat, takie półświetlne, kiedyś też City używali, ci pierwsi. I to były praktycznie takie dwuręczne miecze, które miały jakby takie ostrzej, i tam pomiędzy tym płynął cały ten energię. Tak, bzz, jak miał tak takie no jakbyś, no, za chciałem przywołać, ale nie będę Państwu psuł głowy przy animowaniu. Nie będzie animował. Przy weekendzie. I to chyba tyle, bo to już tak. To to, chyba tyle. To, to nie ma o czym nie będziemy rozmawiać. O tych inbach dalej mówić. Życzymy Wam reszty udanej majówki, bardziej udanej niż. Niż nieudanej. <noise> nieudanej. Bawcie się dobrze, wracajcie do nas za tydzień. My już będziemy wtedy grali w Zalde? Piąty plus 7-12. Ty może będziesz, ja jeszcze nie pewnie. Ja to na pewno. No ja to pożyczę. Ty będziesz, w piątek jest, ja... będziesz musiał zagrać, żeby coś powiedzieć. Zdecydowanie. No. Jeżeli nie przestanę grać w Don't Sleep, znaczy Don't Starve chciałem powiedzieć. No. I będzie wtedy dobrze. Bawcie się dobrze, trzymajcie się cieplutko. Kiełbasę wsadza się do buzi. <głos> Cześć. <głos>